Słuchajcie, jesteśmy w takiej nietypowej sytuacji podwójnej, bo na antenie RMF Max i zaczynamy Max Story, a ja jestem w aucie, właśnie zaparkowałem pod salką do ćwiczeń i słuchajcie, w ramach akcji Fit na Maxa idę na jogę i zabieram was dzisiaj ze sobą. Stay with me z roku 2015. To już teraz, a za chwilę do was wracam. Mam nadzieję, że już z szatni. Gotowy? Nie, ale jest siła. Wszystko jest. Wszystko jest, plecak jest. Czy jest? Jest moc. Jest siła. Imagine Dragons za nami w RMF Max. Cały czas jesteśmy, słuchajcie, na siłowni. Ja, jak zawsze spóźniony, trener już na mnie czeka, więc wrzucę wam tylko szybkie info. Jeżeli macie retro muzyczne sztosy z naszej anteny, zostawcie je koniecznie na rmfmax.pl w zakładce Max Story. Przebieram się i cisnę na trening. I skoro dzisiaj niedziela, to pomyśleliśmy, że zrobimy fit na Maxa za was. Przyjechałem trochę potrenować. Jestem na salce, która ma szykować gladiatorów do biegów terenowych OCR, NKWD, USB. Ze mną trener Daniel, szef wszystkich szefów, i pytanie jest takie, on mnie dzisiaj generalnie będzie tyrał. Co mi zrobisz, szefie? Zrobię z ciebie Tarzana. A wiecie, że on nie żartuje, a w zdaniu złożonym? No pochuśtamy się troszkę, przecinek. Powdrapujemy na drabinki, zrobimy przysiady. Chcesz składać to zdanie bardziej? Ja za chwilę wykonuję te wszystkie ćwiczenia. Pamiętajcie, że ja robię to w ogóle dla was i za was i bardzo bym chciał, żeby już był wtorek. Więc tak muzycznie, Burak Yeter, Tuesday 2016. W końcu to jest Max Story, słuchajcie, za chwilę do was wracamy, jak przeżyję. Tarzan. Brzyszcze? No. I raz. I dwa. I tak sobie idziesz. Zaraz synchronizuj to ładnie. Najpierw złap sobie jedną, no. Przeciwną postaw. No i tak. I ten szanek? Nie po to człowiek w radiu robi, żeby biegać. A jakby się miał wspiąć na wieżę radiową, to co? Mogę poprosić jakąś wodę? Tak. Super, to poproszę jakąś wodę. Skoczyłeś? No dobrze, skoczyłeś. Woda zawsze chciałem to zrobić. Fajne. Okej, to teraz. Teraz chodź. Masz zadanie, zrobić 6 przysiadów, no. Z 6 przysiadu wyjść wysoko, zejść, no. Zrobić 4 przysiady, no. Z 4 wyjść wysoko, no. Zejść, zrobić 2 przysiady, z tego 2 przysiadu wyjść, zejść, zrobić 1 przysiad, wstać, no. Pobiec do pozycji startowej, tam gdzie jest ta lina, złapać, wskoczyć na supeł, utrzymać się. Yeah. 3. Lecisz, Tarzan. Trzymaj jeszcze. Drugą serię. Idę. Wydę. Cudownie. Masz przyjmą. Ej, serio. Tak, jak program. Pamiętam. Za chwilę. Minutka. O. Sorry, ale jestem dla was i na antenie radia, i na siłowni, jestem po Tarzanie. I pamiętajcie, że ja to, słuchajcie, robię za was, żebyście wy dzisiaj w niedzielę mogli poleżeć, a fit na Maxa jestem ja i wracamy po 5. To jest. Piękny świat za nami, słuchajcie, on byłby naprawdę piękny, gdybym sobie siedział w domu na kanapie, ale jestem dla was na siłowni z moim oprawcą, znaczy trenerem Danielem. No cześć. Przemek Kubera, to jest Max Story, a za chwilę wracamy do ćwiczeń. Najpierw Moonlight w RMF Max. Tak jest. Jestem. To jest niedzielne popołudnie w RMF Max, Tobi Romero i wow za nami, a prawdziwe wow dzieje się tutaj na siłowni. Słuchajcie, w ramach Fit na Maxa, naszej akcji, robię dzisiaj trening za was. Czemu ja się w ogóle uśmiecham? Jestem, słuchajcie, na bieżni, która każe mi iść pod górę i staram się teraz do was mówić i pod górę iść. I ktoś może zadać pytanie, w którą stronę ja idę i w którą stronę idzie dzisiejsze Max Story. Więc sprawa jest mega prosta. Rok 2013, to wtedy na topie listy Hot Bands, czyli 10 lat
lat temu królowała nuta, którą na pewno dobrze znacie i sobie ją właśnie przypomnimy teraz. A ja zasuwam pod górę, zasuwam tak dokładnie w stronę słońca. Ewelina Lisowska, rok 2013. To już teraz w RMF Max. Idziemy. Trenerze, dobrze idę? Bardzo ładnie. Dobra. A tak przy okazji, jeżeli macie ochotę zgarnąć bilety tutaj do Fit Parku w Krakowie, w Parku Wodnym, koniecznie zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bo mamy tam dla was fit niespodziankę. Oj, to jest ta strefa treningowa, którą ja lubię najbardziej. Strefa chillout. Teraz sobie Przemek tutaj odpoczywa, ale nie dajcie się zwieść pozorom. Ja zaraz tego lenia biorę w obroty, bo to jest nasza fitparkowa strefa treningu kontemplacyjnego. To nie znaczy, że nie ma tu wysiłku. Jest jak najbardziej, tylko w większej koncentracji i wyciszeniu. Dobra, Przemek. Idę. No. Rok 2013, Milky Chance, Stolen Dance, to jest Max Story. A tak przy okazji to jest moment przeciętności, cały czas jesteśmy na siłowni, to jest fit na Maxa. I za chwilę trener obiecał, że już będziemy powoli kończyć, ale ja się boję, co on ma na myśli, mówiąc powoli. Słuchajcie, nie jest lekko, jesteśmy niby w strefie chilloutu. Ola, możesz mi podtrzymać ten mikrofon, bo ja właściwie co ja robię, to ja nie wiem co ja robię. Trener Daniel z nami, mógłbyś Danielu powiedzieć co ja robię? No ja mam nadzieję, że zaczniesz w końcu krążyć biodrami, a krążysz biodrami po to, żeby robić ładniej przysiady, bo wszystko ci ładnie wychodziło oprócz tego ćwiczenia właśnie. No i będziesz robił coraz ładniej i jeszcze ładniej. Tak. To słuchajcie, w takim razie coś retro. 2007 rok, Millennium, Day After Day, do tego się będzie super kręciło biodrami. I w drugą cyk i głęboko. Jak mawiał klasyk, jak do tego doszło, nie wiem, słuchajcie, ale dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego treningu w ramach Fit na Maxa. My cały czas jesteśmy na siłowni. Mi powiedzieli, że ja jadę na jogę i z tego, co ja się znam, to joga nie była. A trener Daniel jest ze mnie zadowolony trochę, chociaż trenerze? No, kazali mi powiedzieć, że mam być z siebie dumny, ja naprawdę jestem. I co, i spotkamy się? Ponownie na pewno. No tak, na 100%. Do usłyszonka, był z wami Przemek Kubera. Pa, pa. Hity na Maxa.